Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. Chciałem pokazać zastosowanie, które polega na animacji związanej z systemem cząstek, które pokazuje, jak rozchodzą się w płynie fale uderzeniowe, konkretnie strefy zwiększonego i zmniejszonego ciśnienia. Aby to pokazać, zaraz będzie trzeba zbudować scenę i w tym kursie właśnie chciałem pokazać, jak to można zrobić. A więc zaczynam od dodania do pustej sceny zwykłej kostki. Dodaję takiego cuba. Ten cube powinien mieć wymiary troszeczkę inne niż ma teraz. Mianowicie wystarczy go trochę rozciągnąć w osi, przepraszam, tu go trzeba rozciągnąć w osi X. Myślę, że to można byłoby ustawić tak, żeby miał z 20 szerokość, wysokość może mieć 10, a wąskość, też głębię w tym momencie ustawię na 0,3. Ten cube wygląda w tej chwili tak, to jest taki cienki placuszek. Myślę, że nawet jest trochę za cienki, dam tutaj 0,6, łaskawie, niech będzie trochę grubszy. Teraz tego typu cube po przeskalowaniu ma skalę, która wynosi 10.035. Ta skala powinna być ustawiona na 1.1.1 przy zachowaniu jego rozmiarów. W związku z tym wciskam Ctrl+A, wybieram Apply Scale. No i skala wróciła wtedy do normalnej postaci. I tego typu cube będzie służył za pojemnik, w którym będzie odbywała się symulacja cząstek. Chciałbym także te cząstki renderować w viewporcie, także nie będę tutaj potrzebował ścian tego cuba, a więc przełączę go teraz na panelu Object w tryb rysowania za pomocą np. Bounce albo Wire. Bounce wystarczy. I w tym momencie każdy obiekt, który dodam, widać normalnie, ale ten cube niestety nawet w widoku Solid będzie zawsze pokazywany jako jego obrys. No i o to chodzi. On ma nam po prostu nie zasłaniać tego, co będzie działo się w środku. Teraz tak. Taki cube, czy też nasz box, nasza strefa, czy też domena, w której będziemy prowadzili symulację cząstek, powinna mieć strefę kolizji ustawioną na jakoś, tak aby cząstki nie uciekły z tego obszaru. Strefę kolizji ustawiam na ostatnim panelu dostępnym w Blenderze, wciskając guzik Collision i to, co jest tutaj ustawione domyślnie dla Particle Dumping oraz Particle Friction jest wystarczające. Oznacza to, że cząstki nie będą w ogóle traciły energii przy zderzeniach ze ścianami tego pojemnika i nie będzie również żadnego tarcia. Teraz jak już mam tego typu pojemnik, to dostosuję sobie troszeczkę wygląd tego ekranu. Na przykład wyłączę w podzakładce Display rysowanie siatki, ponieważ ona mi trochę przeszkadza. Światło nie będzie potrzebne, zatem je usunę. Kamera w zasadzie może zostać, ale ustawię ją tak, aby widać ją było w innym miejscu, a więc resetuję jej położenie przez Alt-G. Zresztą widać tutaj po klawiszach. No i mogę teraz wcisnąć. U mnie to jest Ctrl Shift num 0, a normalnie to jest kombinacja Alt Shift 0 na klawiaturze numerycznej. Tego typu kamera teraz patrzy na środek sceny. Mogę tę kamerę przełączyć dodatkowo jeszcze w ustawienia Orthographic. To powoduje, że kamera patrzy płasko na scenę. I żadne skalowanie kamery w tym momencie nie działa. Nie można również zrobić zoomu, tak jak to normalnie się robiło. Czyli jeżeli taką kamerę będę przesuwał w przód lub w tył, to ona będzie dokładnie to samo pokazywała. Natomiast, żeby pokazać inną skalę tego obrazka, który tu mam, trzeba zmienić skalę kamery. Tę skalę ustawię na 10, zobaczymy, myślę, że nawet więcej, 20. 20 jest OK. I teraz widzimy, że ta kamera jest tak zrobiona, że ta moja domena, którą tutaj mam, mieści się prawie całkowicie w widoku. I to jest to, o co chodzi. To, co trzeba jeszcze zrobić, to tą kamerę troszeczkę przesunąć, a więc nacisnę G i ustawię ją w ten sposób, aby ta moja domena była w całości widoczna w widoku kamery. Dodatkowo domenę będzie trzeba w osi Y jeszcze trochę rozskalować, tak aby się wszystko ładnie mieściło. Myślę, że tak można byłoby to zrobić. O, w ten sposób. Dzięki temu domena wystaje troszeczkę poza widok kamery. No i generalnie o to chodzi. Oczywiście teraz, ponieważ zmieniłem skalę tego mojego boxa, znowuż należy nacisnąć Ctrl+A, zrobić Apply Scale. Tego typu box jest przygotowany już. Kamerę mogę ukryć, aby nie przeszkadzała, naciskając oczywiście H. I teraz tak, w ten box wstawimy sobie generator cząstek, który będzie na lewej płaszczyźnie. Te cząstki będą leciały od lewej strony do prawej ruchem laminarnym, przynajmniej tak bym chciał, aby leciały. Natomiast z samego końca, po prawej stronie, wstawię pewną strefę kolizji, która pochłonie te cząstki i nie będzie w ogóle ich tam odbijała. Także będziemy mieli zjawisko takiego przepływu od lewej strony do prawej, tak jak w tunelach aerodynamicznych. To można zrobić oczywiście bardzo prosto, dodając drugiego plane'a. Dodaję plane'a, obracam go w pionie i ustawiam z boku, rozciągając go tak, aby się mieścił elegancko
w osi pionowej, w tej mojej strefie kolizji. Tu jest strefa kolizji, jak zaznaczę, będzie lepiej widać, tak to wygląda. Jest pewna niewielka odległość między krawędzią tego plane'a a strefą kolizji, bo to by się w środku mieścił. Trzeba jeszcze przeskalować tak, aby mieścił się również w osi tej, która związana jest z głębokością, czyli z osią Y, a więc wystarczy, że nacisnę SY i spróbuję go tu zmieścić. Powinien być troszkę mniejszy niż przestrzeń, która go otacza w tym boksie. To jest mój plane, z którego będę generował cząstki. Mogę go sobie nazwać na przykład generator. Teraz drugi taki plane wstawię po przeciwnej stronie, tuż na samym końcu, z prawej strony tego boksa i nazwę go na przykład, no niech to będzie pochłaniacz. Oczywiście one są na razie identyczne, te plane, ale to nie ma znaczenia. Pochłaniacz powinien mieć w strefach kolizji włączone collision i jednocześnie powinien mieć zaznaczoną opcję kill particles. Dzięki temu będzie zabijał cząstki, nie powodując ich odbijania się. One będą tutaj po prostu znikały. Natomiast ten plane, który jest po lewej stronie, nasz generator, powinien mieć dodany system cząstek. Ten system cząstek dodaję bez najmniejszej żenady. Oczywiście zapiszę jeszcze plik. Niech tutaj będzie na przykład nazwa pliku fale uderzeniowe. No i teraz jak już dodałem system cząstek, to załóżmy, że cała symulacja będzie trwała 3000 klatek. W związku z tym cząstki również będą musiały żyć przez 3000 klatek i będą się również musiały generować przez 3000 klatek. Dzięki temu cała ta symulacja będzie dość spokojna i dość długa. Natomiast jeżeli teraz uruchomię taką symulację, to cząstki zaczną bezczelnie spadać i to w dodatku robić jeszcze tak od niechcenia. Jest ich tutaj po prostu zbyt mało. Poza tym chciałbym, aby te cząstki leciały z lewej strony do prawej, a one teraz spadają. Zatem w tym modelu dla tego systemu cząstek należy wyłączyć grawitację. W panelu Field Weights grawity ustawiam na 0. To powoduje, że cząstki teraz spokojnie sobie lecą. Niestety to nie jest najlepsze rozwiązanie, ponieważ chciałbym, aby jednak pewna grawitacja tutaj była, z tym, że nie taka, że one spadają w dół, ale taka, że one będą spadały na płaszczyznę leżącą w płaszczyźnie ekranu, czyli powinny spadać w kierunku plus Y, aby posuwać się troszeczkę, jakby płynąć po tym plane, który tu jest od tyłu. Aby takie coś osiągnąć, tak naprawdę grawitacja powinna być jednak włączona wśród tych cząstek, a więc powinny sobie spokojnie spadać. Natomiast grawitację zmienię globalnie dla całej sceny. Na panelu scena mam trzy, że tak powiem, składowe wektora grawitacji i grawitację na Z ustawię na 0, natomiast na Y ustawię na przykład na 2. Niech będzie niewielka, tak aby one spadły po prostu na tylną ścianę tego plane'a. To, co się tutaj dzieje, jest w porządku. Mogę także grawitację ustawić na X, na 1, aby one jednak troszeczkę się przesuwały w prawą stronę. One tutaj przyspieszają, więc ta jakby wartość nie jest taka istotna. To może być nawet mniej. Na razie zostawię tak, jak jest i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolejna rzecz, którą trzeba byłoby w takim systemie zrobić, to ustawić coś takiego, żeby tych cząstek było zdecydowanie więcej. A więc kliknę sobie w panel, gdzie mam ustawienia cząstek, dodam ich 10 razy więcej. No i zobaczymy, jak teraz będzie. Jeszcze jest ich zdecydowanie za mało. Myślę, że zrobię ich na przykład 50 tysięcy. Zobaczymy, jak ten system się będzie zachowywał. Trzeba pamiętać, że te 50 tysięcy cząstek jest generowane na przestrzeni czasu 3000 klatek. A więc tak naprawdę trzeba te dwie wartości przez siebie podzielić, aby wiedzieć, ile cząstek jest naraz generowanych w każdej klatce. Z tego, co widzę, to one się tutaj odbijają od tej tylnej ściany i to nie jest dobre. A więc ten mój box, ten plane, który tutaj dodałem, ze strefą kolizji wydaje się nie działać. Troszeczkę go rozciągnę, aby on wystawał poza strefę kolizji, rozciągnę go także w osi Y. I teraz jak zobaczymy, to wydaje mi się, że powinien działać. Proszę zobaczyć, teraz cząstki już lecą sobie spokojniutko od lewej strony do prawej. I tutaj nie następuje żadne ich odbicie. Znikły po prostu i tyle je widziano. Oczywiście tu coś jeszcze się pojawia i to są chyba takie cząstki, które przeniknęły przez tę strefę, no ale nad tym będziemy musieli jeszcze popracować. Zatem mam teraz system, który wydaje się jakoś w miarę mniej lub bardziej sensownie zachowywać. Z tym, że to nie jest jeszcze ciecz. Wewnątrz cieczy zmiany ciśnienia rozchodzą się za pomocą fal. Tutaj żadnych zmian ciśnienia raczej nie ma i możemy to łatwo zobaczyć, jeżeli dodamy sobie na przykład cuba do sceny. Tego cuba obrócę na przykład w ten sposób i dodam do niego strefę kolizji. Bam! Cząstki się teraz od tego cuba odbijają i sobie po prostu lecą. Ten ruch ukośny tutaj jest spowodowany przez to, że mam pewną grawitację w osi X dorzuconą do sceny. Wyłączę ją. Może inaczej zostawmy 0 zamiast tak przeciągać. O! Cząstki sobie teraz będą leciały. Lecą sobie powoli. Nie ma tutaj żadnego jakby przyspieszenia, ponieważ grawitacja teraz na osi X wynosi 0.
samo rozbijanie tych cząstek wygląda w ten sposób. Jak widzimy, te cząstki odbite w ogóle nie reagują na otoczenie swoich cząstek, które lecą w kierunku x-owym. Tutaj w zasadzie nic się nie dzieje. No i mamy teraz odbicie wsteczne, nie następuje żadna interakcja, więc nie jest to płyn. To jest coś, co jest zupełnie sztucznym zjawiskiem i nie o taką symulację chodzi oczywiście. No więc dobrze, żeby teraz takie coś poprawić, należy zamienić te cząstki z fizyki, którą one teraz mają, czyli z fizyki newtonowskiej, na fizykę związaną z płynami. Jeżeli dołączę tutaj płyny, zobaczymy, że cząstki natychmiast zaczynają zbierać się w takie krople. I to jest to, o co chodzi. Oczywiście ten system trzeba stuningować teraz, i teraz dopiero widać, że będzie jednak konieczne dodanie pewnej grawitacji ciągnącej te cząstki w prawo. Czyli jednak wrócę do panelu ze sceną, ustawię tutaj x na 2 na przykład. Być może to jest za dużo, bo one przyspieszają. Więc x1 powinno chyba być ok. Myślę, że tak możemy to zostawić. Niech sobie przyspieszają, tu będzie wtedy lekko spadać ciśnienie. Dobra, więc teraz tak, tych cząstek jest nadal zdecydowanie zbyt mało. Mogę zwiększyć ich liczbę generowaną w każdej klatce poprzez skrócenie czasu animacji. Jeżeli zrobię coś takiego i czas życia ustawię na przykład na 1000, to spowoduje, że te cząstki będą się pojawiać w trzykrotnie większej ilości na jednostkę czasu. Tak to wygląda w tej chwili. Jest ich jeszcze za mało. Spróbujmy zrobić krótszą animację, 500 klatek. No teraz tych cząstek leci już tak trochę. Nadal jest ich zbyt mało, ale to nic. Tego typu gęstość to jest jeszcze tyle, że no, dodajmy na przykład tych cząstek 100 tysięcy. Zażalejmy. Im krótsza animacja, tym więcej cząstek można dodać do sceny. Widzę teraz, że to jest jakiś błąd, zupełnie bezsensowne działanie. Zauważyłem, że w Blenderze wtedy, kiedy tych cząstek jest zbyt dużo, to zaczynają się dziać dziwne rzeczy i niezbyt sensownie to działa wszystko. No więc trudno, 100 tysięcy to jest chyba jednak za dużo. Dajmy w takim razie na przykład 80. Gdzieś będzie taka granica, przy której one przestaną znikać. Ok, szanowni państwo, te ustawienia, które mam teraz tutaj, to są ustawienia, które są bliskie ustawieniom domyślnym. No i niestety nie są to jeszcze ustawienia optymalne. Będę musiał zobaczyć, jak to było zrobione wcześniej i wrócę za chwilkę, aby pokazać prawidłowo zrobiony taki system. Tutaj przykładowo mogą Państwo zobaczyć, w jaki sposób powstaje wybuch. Mam nadzieję, że da się to za chwilę zaobserwować, chociaż nie wiem. Nie analizowałem zachowania się tego układu, ale widać, że tutaj są dość spokojne te wszystkie przepływy cząstek. Oczywiście powstaje zarodek eksplozji i następnie bam. To, co jest tutaj ciekawe, to to, że całość wydarzyła się w pierwszych 40 klatkach. Jeżeli teraz przewinę troszeczkę te klatki, już się wybajkowało na ich etapie wszystko, to mamy tutaj możliwość zaobserwowania tego, jak to wygląda. I tak, na początku jest całość względnie spokojna. Wszystko tutaj jest ładnie. I nagle eksplozja. Czyli teraz spróbuję się cofnąć, to niestety system nie jest za dobry. Musiałem to wybejkować, więc może zrobię to najpierw. No dobrze, wybejkowało się już prawie 40 klatek, więc można ten proces teraz przerwać, naciskając Escape i zobaczymy, co wyszło. Będę teraz przewijał za pomocą strzałki w prawo pojedyncze klatki. Będziemy obserwowali, co dzieje się z tym płynem. Jak widać, na razie jest idealnie spokojny, laminarny. Bardzo ładnie płynie, ale zaczynają się pojawiać w pewnych miejscach zaburzenia. Na przykład tu widzimy lekko czerwoną cząstkę. Okay? Pojawiają się jakieś takie mocno wzbudzone elementy i ich jest coraz więcej. Na przykład tutaj widać, że zdecydowanie wzrosła prędkość cząstek, a więc również temperatura. I ten taki efekt pomiędzy klatkami rozpłynął się w postaci takiego bąbelka. Ten bąbelek następnie poleciał w jakąś taką stronę. Widzimy tutaj ślad po nim. To jest taki wystrzelony pierwszy zarodek eksplozji z tego płynu. A następnie eksplozja, która w swoim jakimś etapie wyglądała w ten sposób. Jak widać, tu powstaje nawet próżnia. Tak wysoka energia cząstek była, że rozerwała ten płyn, czyli przewyższyła siłę lepkości. Tu również jest jakiś zarodek, który został wystrzelony z którejś strony, tutaj także. No a następna klatka to jest już totalna zadyma i wszystko jest w stanie plazmy prawie, że. To jest klatka w tym momencie, no właśnie 40, więc w 40 klatce mamy eksplozję, a w poprzednich 3 czy 4 klatkach, czy nawet 5, jest po prostu stan przed wybuchem.
Tak to wygląda. Aby taki system był stabilniejszy, należałoby zwiększyć ilość subframesów, które są używane podczas obliczeń, więc teraz zwolnię bake'a, ustawię subframes na 6 i wybejkuję ponownie, aby zobaczyć, jak wtedy zachowanie takiego systemu się zmieni. A więc znowu trzeba będzie poczekać. Bake. OK, wybejkowało się 40 kilka klatek i zobaczymy, co teraz będzie z tym systemem. Jak widać, zachowuje się bardzo ładnie, stabilnie, no i wręcz wzorcowo. Tak to wygląda. No i nagle bam, eksplozja. Ta eksplozja nastąpiła gdzieś w okolicach klatki 170 którejś. Możemy teraz dokładnie obejrzeć, co się tutaj działo. System oczywiście jest teraz wyskalowany na prędkości takie, które no, nie są zbyt wielkie. Mamy tutaj 40, możemy zrobić 20, żeby zobaczyć jakieś zaburzenia troszkę silniej. I teraz będę przesuwał się w skali czasu, powoli naciskając strzałkę. Jak widać tutaj wystrzeliły cząstki pojedyncze dosłownie, które zostawiły za sobą taką strefę lekko zmniejszonej prędkości. Tutaj po prostu musiała się pojawić gdzieś jakaś większa gęstość, która została rozepchnięta, tak myślę, i później powrót zajmował płynowi chwilę, dlatego były trochę gęstsze. Te cząstki już zostały wyhamowane, tu pojawia się następna, leci jeszcze jedna, zostawiając za sobą taki ślad zmniejszonego ciśnienia. Później tutaj leci jeszcze jedna, ciągnąc za sobą kilka innych cząstek, tutaj jeszcze jedna. Mamy tutaj pierwsze ognisko eksplozji również, no jest ich teraz więcej znacznie. I już mamy takie dość konkretnie wyglądające zarodki tej eksplozji, a później stan tuż przed eksplozją. Widać, jak wystrzeliły te zarodki w różne miejsca, odbijając się od ścian, zakłócając turbulentnie całą tą fizykę płynu, a potem w następnej klasce jest już po prostu wszystko wybuchnięte. Niesamowita sprawa. Fajnie wyglądają te fale uderzeniowe i można się bardzo ładnie pobawić, patrząc, jak to wszystko sobie tutaj ładnie działa. Proszę zauważyć, że to zjawisko nastąpiło zupełnie niespodziewanie dla płynu, który był prawie idealnie równomierny, jednorodnie się zachowywał. Nic się tu nie działo, aż nagle zestaw jakichś kilku cząstek spowodował zaburzenie, którego nie dało się już uniknąć. No i w tym momencie bam, wszystko, że tak powiem, walnęło. Tak to jest z gazami po prostu. Lub też z płynami znajdującymi się w warunkach zbyt wysokiego ciśnienia. Szanowni Państwo, więc teraz przygotowanie tych systemów cząstek jest zależne od wielu różnych parametrów i zamiast bawić się z tym systemem, który mam tutaj, przygotowałem kilka innych, no i pokażę może po prostu, jak są poustawiane, aby każdy mógł spróbować samodzielnie podobnych eksperymentów i się trochę tym pobawić. Jest to całkiem fajna zabawa. Oczywiście wtedy można pomstować jedynie na to, że komputery są zbyt wolne, aby to szybko przeliczyć. Korzystając z ustawień, które podałem, można przygotować dużo różnych fajnych systemów, na przykład taki. Ten system nie jest do końca wybejkowany, puścimy go od początku. Proszę zobaczyć, tutaj z góry cząstki upadły na plane'a. Generowane były również z plane'a w taki sposób, jak tutaj pokażę. Proszę zobaczyć, tutaj mamy generowanie z plane'a, faces, random, równy rozkład. I one spadły po prostu na podłoże. Na tym podłożu sobie spokojnie pływają i ustawiają sobie, że tak powiem, równowagowe położenia. Na razie nic się nie dzieje, te lekko jaśniejsze miejsca to są po prostu przepływające fale zmian ciśnienia, które powodują, że ten płyn trochę faluje jeszcze po upadku. Później pojawi się animacja tych prętów, które tutaj są wstawione, o tych, tego i tego. I będzie można łatwo zaobserwować na ładnym przykładzie, w jaki sposób te cząstki się zachowują wtedy, kiedy płyn się miesza. Ruch już się zaczął delikatnie i widać, jak powstają zagęszczenia wewnątrz płynu. Te zagęszczenia możemy zobaczyć dlatego, że powstaje tam również większa prędkość podczas poruszania się tych cząstek z płynem. Tam, gdzie jest największa prędkość, tam jest też największe ciśnienie lub też najmniejsze, to już by trzeba było fizykę płynów postudiować trochę. Wydaje mi się, że jednak ciśnienie tam jest mniejsze. Natomiast temperatura jest większa. No i generalnie rzecz biorąc, tak to wygląda. Ten układ dwóch takich wahaczy miesza płyn. I jest to bardzo gwałtowne mieszanie, ponieważ jak widzimy, powstają strefy próżni, które powodują, czy też są takim jakby zjawiskiem powstającym na skutek tego, że te wahacze rozrywają płyn, czyli są w stanie pokonać siły jego wewnętrznej lepkości. Tego typu proces nazywa się kawitacją i jest bardzo niebezpieczny, na przykład dla turbin okrętowych. Wtedy, kiedy taka turbina kręci się zbyt szybko, rozrywa po prostu płyn i pojawiają się stuki, mikroeksplozje. Ten płyn rozerwany później się gwałtownie zapada, a to zapadnięcie wywołuje
Gwałtowny wzrost temperatury, odbywa się tam jakieś wrzenie, parowanie cieczy. Generalnie rzecz biorąc, jest to zjawisko niepożądane, ponieważ niszczy śruby okrętowe. Tutaj myślę, że musiałby się wypowiedzieć jakiś fachowiec od tego typu rzeczy. Ja mogę to tylko pokazać w Blenderze w taki prosty sposób i to nie jest żadna fizyczna symulacja, ale ma pewne cechy, takie, które można obserwować również w przyrodzie. Ten płyn po pierwszym zamieszaniu wahaczem wchodzi teraz w taką rotację małą. Powstaje coś w rodzaju wiru z ośrodkiem próżni w środku, który jeszcze się nie zamknął. Gdybyśmy zostawili ten płyn w spokoju, to prawdopodobnie tutaj ta próżnia by znikła, a płyn wróciłby do równowagi. Trzeba też pamiętać, że w skali jakby całej symulacji jest to zaledwie kilkadziesiąt tysięcy cząsteczek płynu, a więc jest to naprawdę mikroskala, to jest nanoskala, można powiedzieć. I to, co się tutaj dzieje w rzeczywistości, mogłoby zachodzić właśnie w taki sposób, ale w tej mikroskali byłoby bardzo gwałtowne. A więc sam proces jest teraz również spowolniony kilkaset tysięcy, jak nie milionów razy. Obserwujemy teraz wzrost ciśnienia, objawiający się gwałtownym zwiększeniem prędkości płynu w tych dwóch miejscach. No i niech to sobie tak leci. Jak się do końca wybejkuje, to obejrzymy sobie tą całą animację ponownie. OK, po wybejkowaniu cały ten system zachowuje się w taki sposób. Tak wygląda. Mam tutaj szczęśliwie 25 klatek na sekundę, mimo tego, że w tle renderuje jakąś inną animację. No i możemy teraz popatrzeć, jak to wszystko wygląda. Jak widzimy, te zmiany ciśnienia następują dość płynnie i bardzo ładnie to wszystko widać. Jest kolorowe, no i tak naukowo wygląda. Oczywiście wiele z nauką wspólnego to nie ma. Mamy tutaj wahnięcia, zmiany ciśnienia, krojenie tego płynu i widać też, że powstają spore obszary z próżnią. Chociaż ta próżnia to nie jest taka prawdziwa próżnia, tylko zwykła dziura, która powstaje w płynie wtedy, kiedy jest go zbyt mało na jakiejś powierzchni. Ten płyn ma tendencję do zbierania się w krople i długo po prostu trochę zabrakło. Gdybym taką animację obejrzał z boku, możemy zobaczyć, że płyn sobie leży na jakimś tam plejnie i po prostu czasami jest go za mało. Gdyby go było więcej, prawdopodobnie mielibyśmy mniejsze obszary z próżnią. Tak to właśnie wygląda. Całkiem sprytna, elegancka rzecz. No i mamy koniec animacji. Tak to wyglądało. Jeżeli przewijasz po takim filmie, to wychodzi jeszcze ciekawiej, bo szybciej takie coś dostaje. Chciałem pokazać też najbardziej zaawansowany system symulacyjny, który stworzyłem nawet z takim śmigłem stojącym w środku. Mamy tutaj zwykłą komorę aerodynamiczną, w której wybejkowanych mam system cząstek. Ten system cząstek jest dosyć spory, ponieważ mieści w sobie 600 tysięcy osobnych cząstek. Wszystkie żyją przez 250 klatek, a cała symulacja trwa również przez 250 klatek. Cząstki są wybejkowane z kaszem w kroku 1, około 500 mega zajmuje tego typu symulacja. Teraz prędkości cząstek ustawione są tak, że w osi X jest prędkość ustawiona na 3. Generator cząstek jest oczywiście tutaj, z tej strony. I ten generator po prostu ze stałą prędkością wyrzuca cząstki. 600 tysięcy dzielone przez 250 na jedną klatkę animacji. W tym systemie nie mamy rotacji, natomiast fizyka ustawiona jest w modelu fluid. I ta fizyka jest zrobiona tak, że mamy tutaj model midpoint, czyli taki średnio precyzyjny. Time step wynosi 5000 zaledwie, więc bardzo, bardzo drobne jest i mamy aż dwa subframe ustawione. Natomiast własności płynu są standardowe w tym sensie, że ściśliwość oraz lepkość są na tym samym poziomie co zawsze, ale mamy zmienione parametry zaawansowane. Wyłączone są na przykład repulsion oraz viscosity w sensie tego, że są względne, tylko mamy odhaczone te checkboxy, one są teraz bezwzględnymi wartościami podane, wynoszą 1,066. Dodatkowo mamy zmniejszony interaction radius przy cząstkach płynu. Dzięki temu cząstki widzą się na krótszych odległościach i mamy zmniejszoną gęstość tego płynu, co powoduje, że sam płyn troszeczkę jakby słabiej reaguje, ma mniejszą tendencję do eksplozji. Tak wygląda cała symulacja. Widać ogromną prędkość podczas generowania, wysokie temperatury, które później spadają. Natomiast sam płyn rozlewa się bardzo ładnie i na tym skrzydle, które jest wstawione w środku, widać przepięknie powstającą falę uderzeniową. Skrzydło porusza się teraz bardzo szybko względem cząstek, przynajmniej taka ta symulacja jest, to jest znowuż mikroskala, dlatego jest tutaj element rozdarcia, że tak powiem, za tym skrzydłem i gwałtownego spadku ciśnienia. Ta animacja się teraz zatrzymała, ponieważ komputer robi inne rzeczy jeszcze w trakcie, no ale trudno, ta płynność, która teraz jest, to już jest płynność z wybejkowanej symulacji. Ona się tylko odtwarza, ma 10 klatek na sekundę, normalnie powinno być ich jak z 25. No ale mam jeszcze w tle inne blendery, które działają
W związku z tym one spowalniają działanie maszyny, bo również bejkują swoje własne systemy cząstek. Tak wygląda tego typu symulacja. Jak widać, piękna fala uderzeniowa. No i cóż, widać, że powstaje jeszcze jakaś druga fala uderzeniowa, która jest na tej dolnej powierzchni skrzydła. No a samo ciśnienie na tej krawędzi natarcia jest tutaj największe i największa jest prędkość cząstek, które tutaj gwałtownie zmieniają swoje prędkości. Aby jeszcze pokazać, jak jest zrobione wyświetlanie tego systemu cząstek, pokażę zakładkę Display. W zakładce Display jest ustawione Draw Size na 3 i mamy pokazane przyspieszenia tych cząstek. Przyspieszenia dlatego, że wiemy, kiedy prędkość cząstek się zmienia. Gdybym zmienił to na prędkości, prawdopodobnie byśmy widzieli coś zupełnie innego. Prędkości wyglądają w ten sposób. Należałoby przeskalować cały ten system, więc wstawię tutaj wartość 20. Myślę, że jeszcze jest za duża. Wstawimy 30, 40, 50, 60. O, aż będzie całkiem spokojny ten cały system. No myślę, że tak gdzieś koło 50 powinniśmy zatrzymać się. Tak wygląda rozkład prędkości w systemie, który rysuje nam falę uderzeniową. Jak widać, prędkości są w miarę równomierne. Tu jest lekko turbulentny ruch na początku, który później się stabilizuje. No i na skrzydle widać, jak powstaje fala uderzeniowa, która objawia się zmianą prędkości płynu. Ta prędkość tutaj jest mniejsza troszeczkę. Skrzydło wpływa na powietrze hamująco. No i tak to właśnie wygląda. Możemy także zrobić jeszcze inną rzecz. Możemy już przy takiej samej wizualizacji, postępując, zmieniać sobie układ wyświetlania cząstek i na przykład zamiast tego, co mamy, czyli point, możemy ustawić sobie rendered. Nic teraz nie widać ciekawego, ponieważ render tutaj, jeżeli go uda mi się otworzyć, myślę, że muszę zatrzymać całą symulację i zobaczymy teraz. Render jest ustawiony na none, natomiast mogę ustawić tutaj line. Ten line, jak ustawię i puszczę całość, to w tym momencie cząstki pokazywane są nie tylko w postaci tego, jaką mają prędkość, ale również dodatkowo wszystkie rysowane są za pomocą takich małych linii. I te linie pokazują kierunek wektora prędkości, a więc widzimy również zmianę kierunku płynu, który tutaj jest przez to śmigło, czy też przez to skrzydło rozrywany na boki. Możemy oczywiście sterować długością tego ogonka, więc mogą to być dłuższe lub krótsze wektory. Ok, na przykład coś takiego możemy mieć, jeżeli byśmy chcieli. Oczywiście możemy również wyłączyć wyświetlanie koloru. I teraz mamy po prostu zwykły, taki w czarnymi kreskami rysowany system. Tak to wygląda. Możemy także wziąć sobie tutaj materiał. Jeżeli ustawimy sobie wyświetlanie w postaci linii i jednocześnie włączymy acceleration, to można dopasować odpowiednio skalę tej akceleracji, aby zobaczyć, w jaki sposób cząstki się poruszają i również jakie mają wtedy przyspieszenia. Tak to wygląda w czasie rzeczywistym. Moim zdaniem jest to super sprawa i bardzo ładnie pokazuje, w jaki sposób zachowuje się taki system, no, w którym następuje zjawisko fali uderzeniowej. Tak to wygląda. Jeżeli zaznaczę sobie teraz na przykład to skrzydło, myślę, że tutaj znowu się troszeczkę przytkał Blender, ale spróbuję jeszcze raz puścić całość. Zaznaczyłem skrzydło, spróbuję teraz obrócić. System powinien natychmiast zwolnić. Niestety korzystam teraz z wybejkowanej wersji, w związku z tym reakcja systemu na zjawiska, które tutaj następują, jest już zablokowana. Jeżeli zwolnię bejka dla tych cząstek, to w tym momencie całość oczywiście będzie się liczyła niebotycznie powoli, no ale wtedy będziemy mogli zobaczyć reakcję na to, co dzieje się ze skrzydłem. Free all bakes. Czyli teraz puszczę całość i zmienię to. Proszę zobaczyć, jak natychmiast ten system zwolnił, ale jednocześnie o ile bardziej zmieniają się również fale uderzeniowe, które tutaj powstają. Gdyby to śmigło się tutaj miało na przykład postawić bokiem, to wywołuje coś w rodzaju eksplozji. Te kropki, które tu poleciały, te strumienie takie, to jest jakby coś takiego, co jest zarodkiem wybuchu. Proszę zobaczyć, jak teraz ta fala uderzeniowa tutaj się zachowała. Powstało coś w ten deseń i cały czas mamy takie jakby zarodki tych wybuchowych elementów, które mogą cały system wysłać, że tak powiem, w kosmos. No zobaczymy, czy one się rozproszą. Chwilę trzeba poczekać. To jest oczywiście cały czas, zaledwie kilka klatek, które się przeliczyły. Dla tych 600 tysięcy cząstek jest to dość długi proces, ale samo zachowanie jest na tyle ciekawe, że naprawdę nadaje się na coś więcej, na przykład niż tylko takie jednorazowe podejście w symulacjach. Jak widać, te zarodki się rozproszyły, no i nie powstają już teraz, chyba że jakiś za chwilę się pojawi. Jeżeli teraz to skrzydło obrócę w drugą stronę delikatnie,
to znowuż możemy obserwować, jak na żywo wygląda powstająca fala uderzeniowa. W tych momentach przydawałby się naprawdę szybszy komputer, aby tę symulację oglądać w czasie rzeczywistym, no ale na razie jeszcze takimi nie dysponujemy. Poza tym blenderem, jeżeli go odpowiednio ustawimy, jesteśmy w stanie zarżnąć dosłownie każdy komputer. Proszę zobaczyć, jak fajnie to wygląda. Piękna rzecz. No i cóż, pozostaje życzyć Państwu udanych symulacji, ciekawych eksperymentów i nie ukrywam, że z wielką przyjemnością, z zainteresowaniem zobaczyłbym to, co udało Wam się wysymulować i wymodelować. Może jeszcze krótka notka, jak zrobić animację bezpośrednio z viewportu, tak aby można było zaobserwować te wszystkie elementy wysymulowane. To, co trzeba zrobić, to po prostu ustawiamy sobie kamerę w taki sposób, aby było ją widać, tak aby pokazywała cały ten system, a więc może ustawię kamerę sobie w widoku, tak jak teraz. Następnie ją odsunę od tego systemu i tak powiększę, aby cały system się mieścił wewnątrz. Następnie to, co mogę zrobić, to kamerę przełączę sobie do widoku ortograficznego, aby stracić efekt perspektywy i powiększę ten widok tak, aby pasował do wielkości mojej kamery. Myślę, że można byłoby to zrobić w ten sposób. Jakoś tak. No i teraz, aby wyrenderować taką scenę, wystarczy tylko w zakładce Display zaznaczyć Only Render. W tym momencie ta symulacja wygląda teraz w ten sposób. No i potem trzeba ją wyrenderować. Aby wyrenderować, na zakładce Render ustawiam sobie Output na ścieżkę, w której chcę, by pojawiły się klatki animacji. Mogę na przykład zaznaczyć sobie na katalogu domowym jakiś katalog, zrobię naciskając I, na przykład na nazwę go fale uderzeniowe. Wejdę do tego katalogu, następnie wcisnę Accept i teraz będę miał tutaj wybraną ścieżkę względem położenia mojego lokalnego pliku, który teraz mam otwarty. Jeżeli taką ścieżkę wybrałem, mogę ustawić sobie na przykład renderowanie w postaci plików PNG, tak jak teraz mam. Kompresję dam troszeczkę większą. Albo mogę wybrać sobie jakiś format filmowy i od razu zrobić film. Ja jednak preferuję robić PNG z tego, aby później można je było łatwo połączyć z innymi obrazami za pomocą edytora sekwencji wideo. No jeżeli już to wszystko mam ustawione, to nie renderuję teraz animacji za pomocą tego przycisku. O, tutaj jeszcze ustawię sobie 100%, żeby było trochę więcej. Tylko renderuję animację za pomocą tego przycisku. Ten przycisk renderuje animację na podstawie tego, co jest ustawione w viewporcie. Tutaj jeszcze jedna rzecz, odznaczę autosave, ponieważ on niestety będzie mi każdą klatkę wyrenderowaną zapisywał, to jest wtyczka. No więc teraz tak, aby rozpocząć całe renderowanie animacji, naciskam na ten guzik. I teraz renderuje mi się sam viewport. Dokładnie on. No i to jest wszystko, co trzeba zrobić. Jak widać, to sobie leci. Cząstki już nadlatują. No i trzeba tylko poczekać. Mogę także zobaczyć, co jest w tym katalogu, bo tam będą już powstawały pojedyncze obrazki. Fale uderzeniowe. Proszę zobaczyć, powstało ich tu kilka. Mogę je sobie teraz wyświetlić. Tak to będzie wyglądało od samego początku. Gdybym taki film później zrobił, to będzie go można obejrzeć. Myślę, że zrobię. Ok, dziękuję za uwagę. Myślę, że na temat tych fal uderzeniowych coś nieco powiedziałem. Natomiast cóż, wymaga to prób i błędów i takiego jakby eksperymentalnego dobrania wszystkich parametrów, aby wszystko ładnie działało. Do zobaczenia. Dzięki za uwagę.